Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczony indyk, soczysty, pięknie kroi się w cienkie plastry, jest idealny na kanapki i głównie z myślą o odżywczych kanapkach go zwykle właśnie robię. W kanapkach, zresztą jak w każdym jedzeniu, ważne jest, by mieć wysokiej jakości składniki. No i dzisiejsza szynka z indyka będzie właśnie domowa, pyszna, ma sporo przypraw i jest idealnym składnikiem domowych kanapek czy przekąsek na co dzień, ale sprawdzi się też na pomisku mięs, jak i w galaretach czy w roli zimnych przystawek, na przykład na domowego Sylwestra, który już tuż, tuż. Na końcu filmu złożę Wam życzenia, teraz już nie przedłużam, tylko serdecznie zapraszam zainteresowanych do filmu, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zaczynamy! Zaczynam od przygotowania marynaty, czyli wymieszam ze sobą wszystkie przyprawy. Ponieważ będę potrzebowała tutaj suszoną cebulę, a ja mam taką ususzoną w wiórkach, w takich cieniutkich plastrach, to będę chciała ją rozetrzeć w moździerzu, dlatego do wymieszania przypraw korzystam z moździerza. Jeśli macie sproszkowaną cebulę, to spokojnie można pominąć moździerz i wymieszać wszystkie składniki w misce. Jak widzicie, dodałam tutaj łyżeczkę suszonej cebuli. Teraz starannie rozcieram ją moździerzem na taki proszek. Dodaję 1/4 łyżeczki suszonego czosnku, takiego sproszkowanego, pół łyżeczki mielonej kozieradki, pół łyżeczki ostrej czerwonej papryki. Gdybym brała słodką paprykę, to wzięłabym pół łyżki słodkiej papryki, czyli tak zdecydowanie więcej. Następnie pół łyżeczki oregano, 1/4 łyżeczki kuminu, czyli kmin rzymski, nie mylić z polskim kminkiem, pół łyżeczki soli i 1/4 łyżeczki czarnego mielonego pieprzu. Wszystkie przyprawy starannie mieszam. No i na koniec dodaję tutaj jedną taką solidną łyżkę dobrej gatunkowo oliwy i starannie mieszam na taką pastę. Pachnie przepięknie. No i tą pastą nacieram indyka. Mam tutaj kilogram piersi z indyka, taki w miarę ładny, zwarty kawałek. Ja jeszcze go zwiążę sznurkiem wędliniarskim, żeby podczas pieczenia mięso przybrało ładny kształt. Jest to filet z piersi bez skóry i kości. Nacieram pastą najpierw z jednej strony, starannie wcieram, wmasowuję przyprawy w mięso. Pachnie to naprawdę przepięknie. Z drugiej strony również starannie nacieram. I kiedy całe mięso jest już natarte przyprawami, można je wstawić do lodówki do marynowania. Tylko ja, tak jak wspomniałam wcześniej, obwiążę je najpierw sznurkiem wędliniarskim. Jak wiązać mięso takim sznurkiem, pokazywałam w osobnym filmie i tam szczegółowo omawiam całą technikę. Tutaj po prostu przebitki na to, jak obwiązuję cały kawałek indyka. Zawiązuję końcówkę na supeł i gotowe. Stawiam pod przykryciem do lodówki. Powinno się marynować przez co najmniej 2 godziny w lodówce, a najlepiej przez całą noc. U mnie dzisiaj 2 godzinki, robię to mięso rano, tak żeby na wieczór było gotowe. Ok, i kiedy mięso się już zamarynowało, wyjmuję je z lodówki. Dno naczynia żaroodpornego smaruję delikatnie oliwą. Ja tak mniej więcej pół łyżeczki daję i rozsmarowuję dno i po bokach. Przekładam mięso, układam w naczyniu i wstawiam do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika i piekę bez przykrycia. Czas pieczenia zależy rzecz jasna od wielkości filetu. Mój waży 1 kg i pieczenie takiego kawałka zajmuje mi godzinę 20 minut. W połowie tego czasu przewracam mięso na drugą stronę, czyli szybciutko wyjmuję naczynie z piekarnika, zamykam piekarnik, żeby temperatura nie spadła. Przewracamy mięso na drugą stronę dwoma widelcami lub z pomocą szczypiec. Wsuwam ponownie do pieczenia i kontynuuję, aż minie godzina 20. I podaję te czasy, ale dodam też od razu, że aby nie piec za długo, a tym samym zapobiec wysychaniu mięsa, najlepiej jednak użyć tutaj termometru do mięs i wyjąć mięso z piekarnika, gdy temperatura w środku osiągnie 73 stopnie Celsjusza. W tej temperaturze mięso jest już upieczone, a bakterie zostały wyeliminowane. No i co? Tu już gotowe. Upieczone wyjmuję i zostawiam do całkowitego wystygnięcia. To ważne, by podczas krojenia indyk nie stracił soków na desce. Podczas krojenia mogłyby wyciekać, kiedy mięso jest gorące, więc czekam, aż całkowicie ostygnie. Ja podczas studzenia przewracam jeszcze mięso 2-3 razy, zmieniając pozycję góra-dół, dół-góra, dzięki czemu mam wrażenie, że soki dystrybuują się w mięsie w miarę równo. Nie wiem, czy to działa, ale ja tak zawsze robię. I kiedy całkowicie ostygnie, wstawiam pod przykryciem do lodówki do całkowitego schłodzenia. I tu już ostudzone, usuwam sznurek, mięso kroję w cienkie plasterki i można podawać. Indyka przechowuję w lodówce, w pojemniku z pokrywką. Ja zwykle kroję go w plastry, układam w pojemniku, dzięki czemu później wystarczy tylko otworzyć i sięgnąć po już gotowe mięso, by zrobić sobie kanapkę lub szybką przekąskę. Takie mięso wytrzymuje do 5 dni w lodówce. Dłużej nie sprawdzałam, ale myślę, że można je też poporcjować, zamrozić i odmrażać porcjami w razie potrzeb. A jak wykorzystuję takie mięso?
Tak jak wspomniałam wcześniej, na półmisku zimnych mięs, u mnie na przykład w tym roku na Sylwestra się tak pojawi, a także na kanapkach, w tortilli, do mięs w galarecie i tak dalej. Można ją też rzecz jasna pokroić w grubsze plastry i podać po podgrzaniu jako pieczeń z ulubionym sosem, z ziemniaczkami i na przykład burakami czy groszkiem z marchewką na obiad. Głównie jednak szykuję takiego indyka z myślą o odżywczych kanapkach w roli takiej domowej szynki po prostu. I takie kanapki można zrobić klasycznie. Ciemne pieczywo, masło, musztarda, zielenina, ulubione sosy, no i rzecz jasna indyk. Lub w kanapce na wynos, wszystko dokładnie jak wyżej, tylko obkład kanapki skrywam między dwiema kromkami miękkiego pieczywa, które pięknie otulają bogate wnętrze i utrzymują je razem. Taki pełnoziarnisty chleb kanapkowy piekę sama, najchętniej w formie z pokrywką. A czasem szykuję kanapki na bogato, to jest podpiekam chleb na patelni z oliwą. Można pominąć, ale wtedy jest taki przyjemnie chrupki. Grzanki można też podpiec w tosterze. Smaruję liżą, dodaję awokado, rukolę lub sałatę. Układam plastrami indyka i gotowe. Pięknie to wygląda, prawda? Smakuje też nieźle. Najlepsze w tej szynce jest to, że znam jej skład. Wiem, że nie zawiera chemikaliów, barwników ani konserwantów. No i jest niesamowicie pyszna. Sprawdzi się też w pudełku do szkoły i podobno znika zawsze pierwsza. Zjadana z wielkim apetytem. No i to chyba wszystko w temacie. Mam nadzieję, że przepis się przyda. Udanych mięs sylwestrowych i nie tylko. Wam życzę wspaniałego wejścia w nowy rok. No i pomyślności w tym nowym roku. Niech 2022 będzie wspaniały, wypełniony miłością, pięknymi smakami i zdrowiem. A z nowości? Na kanale w nowym roku planuję trochę zmian, m.in. serię zdrowych, odżywczych przepisów z niskim indeksem glikemicznym. Jak zawsze będziemy celować w odżywczość, prostotę i smak, więc zainteresowanych już teraz serdecznie zapraszam. To co? Szampańskiego Sylwestra i do zobaczenia w przyszłym roku. Pa, pa!